Dzień dobry, minęła 7 rano. Mamy dzisiaj 21 września 2016 roku i witamy Państwa w programie O Polskie o poranku. Kacper Śnigurski. Iwona Tokarska, troszeczkę się tak uśmiechamy, bo sobie potańczyliśmy jakieś tam kilkanaście sekund temu. Z wszystkiego najlepszego dla tych, którzy obchodzą dzisiaj imieniny. Mateusz, Mira, Aleksander, Jonasz, Kastor i ze spokojem powiem, że Melisa. Ponieważ mamy taką mieszkankę Opola, nasz operator powiedział nam, żeby pozdrowić, więc serdecznie pozdrawiamy. I zachęcamy Państwa także do wysyłania pozdrowień dla innych osób. Można to zrobić, wysyłając do nas odpowiednią treść na naszego maila opolskieoporanku@tvp.pl lub napisać do nas SMS-a pod numer telefonu 605-605-292. Już się nauczyłem, naprawdę, już to zapamiętam. Bardzo się cieszę. A tymczasem mamy dzisiaj jeszcze Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, a także Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i będziemy się dzisiaj dużo uśmiechać w naszym poranku. Tym bardziej, że poruszymy wspaniałe tematy. Na początek klasa patronacka, czyli na czym polega, dlaczego się zakłada takie klasy i coraz w czym więcej są jest ich w naszym regionie. Zdecydowanie. Myślę, że to jest duży plus. Porozmawiamy także o właściwościach smakowych i leczniczych tarniny, bo przyjechały do nas mieszkanki gminy Tarnów Opolski. Proszę zostać z nami i zobaczyć, co smakowitego ze sobą przywiozły. Masz tu lokatorów? Mam. A co cię najbardziej denerwuje u nich? To powiedz teraz. To, że nie myją naczyń po sobie. No to umyjcie teraz naczynia po sobie. Iwona nie wróci, nie będzie zła na pewno. I dzisiaj poruszymy ten temat, bo wiem, że naukowcy się tym nawet zajęli. Co tak bardzo nas denerwuje u współlokatorów? A muzycznie będzie nam dzisiaj towarzyszył zespół Pawlowski. Tak, i na początek zaprezentują nam utwór Wprost. No, ale będą aż trzy występy, także niezwykle muzyczny poranek przed nami. A tymczasem łączymy się z Bartoszem Piekarskim, który przedstawi nam szczegóły dotyczące pogody. Dzień dobry Państwu, witamy całą Opolszczyznę. Dzisiaj synoptycy przewidują opady deszczu, chociaż jak rozglądamy się troszeczkę tutaj po niebie, to póki co się przejaśnia, więc miejmy nadzieję, że może te prognozy nie do końca się sprawdzą. Spójrzmy teraz na mapę pogody, proszę Państwa. W Opolu i Kędzierzynie 18 stopni Celsjusza. No i jak mówiłem, ma być deszczowo. Podobnie w Brzegu i Nysie oraz Oleśnie, z tym, że tam 17 stopni Celsjusza. Dobra informacja jest taka, proszę Państwa, że skoro będzie padało, to cieszyć się będą ci wszyscy, którzy wybierają się na grzyby. Natomiast no, ci, którzy nie lubią tak jak ja, kiedy pada, na pewno będą odrobinkę niezadowoleni. Przypomnę też o tym, że ciśnienie dzisiaj to 1019 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z północnego wschodu na południowy zachód, dokładnie w takim kierunku. Więc gdyby ktoś na przykład balonem chciał się wybrać do Wenecji chociażby, to w tamtą stronę aktualnie może się wybierać. Proszę Państwa, biometr z okazji tych opadów oczywiście niekorzystny, więc samopoczuciem może być u niektórych z nas różnie. My akurat dzisiaj rano wstaliśmy pełni energii, no i czujemy się doskonale. Szczególnie, że jak mówiłem, niebo się troszeczkę rozjaśnia. Ważna sprawa jeszcze to taka, że to rozpogodzenie ma przyjść, więc w godzinach wieczornych, późno popołudniowych pogoda ma być dużo lepsza. A jeszcze przypominamy o występie muzycznym, który już za momencik u nas w Opolskie o poranku. Budzę się, wstaje nowy dzień i nie ma cię obok mnie. Ty i ja, zakochani w sobie, tak wciąż jest w mojej głowie. Dlaczego nie jest tak, jakbym chciał? Wciąż czekam na twój znak, odpowiedź. Staje się obojętny wobec ciebie, ale nie dajesz mi zapomnieć o sobie. Wprost do ciebie bije tyle serc, ale moje bije przecież najmocniej. Czy nie widzisz, jak moja miłość płonie w mym sercu, w sercu? Thank you.
się, przytulam do ciebie. Zamykam oczy, biorę oddech. Nasze jaśnie splątane ze sobą idą tą samą drogą. Wprost do ciebie bije tyle serc, ale moje bije przecież najmocniej. Czy nie widzisz, jak moja miłość płonie w mym sercu, w sercu? Ciebie znaleźć wśród milionów uśmiechu. Wprost do ciebie bije tyle serc, ale moje bije przecież najmocniej. Nie widzisz, jak moja miłość płonie w mym sercu, w sercu. Wprost do ciebie bije tyle serc, ale moje bije przecież najmocniej. Nie widzisz, jak moja miłość płonie w mym sercu, w sercu. Ale przyjemnie nam teraz zagrał zespół Pawlowski i jeszcze spotkamy ich dwa razy na tym podejście, a potem jeszcze podejdziemy do podestu, no i sobie z nimi porozmawiamy. Właśnie mi tak jakoś mało grania tego było, wiesz? Czym? To będzie więcej. Będzie coś więcej? Załatwić, ja ich znam, więc wiesz, spoko. Dobrze, a tymczasem witamy w naszym studiu panią Małgorzatę Marek-Badorę, przedstawicielkę firmy patronującej Klasia w Krapkowicach, opiekunkę uczniów. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana Adriana Trębacza, ucznia pierwszej klasy patronackiej. Dzień dobry. A także pana Grzegorza Głąbika, ucznia trzeciej klasy zawodowej. Dzień dobry. Dobry. Ciężko się wstawało? Zapytam. Nie. To zacznijmy może w ogóle od podstaw. Co to jest klasa patronacka? Jest to taka klasa, nad którą tak jakby opiekę sprawuje przede wszystkim przedsiębiorca. Tutaj opiekujemy się uczniami, ukierunkowujemy ich tak jakby pod naszą kulturę firmy. Zbliżamy ich do nas, no i przede wszystkim pilnujemy tego, aby odpowiednio kształcili się w zawodach, które są dla nas szczególnie ważne. A te zawodach... zawody to monter izolacji przemysłowych oraz blacharz izolacji przemysłowej. Bardzo przyszłościowe zawody związane z budownictwem przemysłowym. To są zawody, w których oni właśnie będą odbywać swoją w przyszłości pracę. Popularne w Polsce, w Europie, no i na świecie. Ale to bardzo skonkretyzowane jest takie, bo tam konkretnie monter tego i tego. Wcześniej tak. Szkolenie było takie bardzo ogólnokształcące, nawiązuje nawet do liceów, a teraz to ma być bardzo skonkretyzowane, masz zmontować to i to, ale coś innego chyba też dasz radę. Ale to tak się tylko wydaje, prawda? Tak. Bo praca jest dosyć zróżnicowana, odbywa się na różnych obiektach. Także tutaj, zanim poznają wszystkie technologie, to myślę, że nie tylko 3 lata nauki, ale też spore doświadczenie w przyszłości. Pan Grzegorz już ma takie praktyki w państwa przedsiębiorstwie za sobą, a nawet jest jeszcze w trakcie pewnie. Tak. Proszę powiedzieć, na czym polegają i czy to trudne zadania? To nie jest trudne zadanie. Nasze praktyki polegają na tym, że izolujemy rury i modele, które w przyszłości może będziemy wykonywać. Był taki moment jakieś 10-15 lat temu, że zaczęto uciekać od tych szkół zawodowych. Zaczęto wysyłać wszystkich do liceów ogólnokształcących, bo wszyscy uważali, że jak będziemy kształcić samych prawników i lekarzy, to
będzie super, ale widzę, że jest teraz powrót do tego, żeby wysyłać uczniów i kształtować ich. Państwo jako przedsiębiorstwo macie konkretne zapotrzebowania. Tak, my mamy zapotrzebowanie na wiele zawodów, jednak akurat te dwa to jest taka podstawa. Jakby nie było, właśnie dokładnie około 10 lat temu, jak pan mówi, nagle zabrakło fachowców w tych zawodach. Nie mieli się też za bardzo gdzie uczyć. No nie ukrywam, że tutaj osoby wywodzące się z naszego przedsiębiorstwa przyczyniły się do tego w ogóle, żeby te zawody wprowadzić do polskiej klasyfikacji zawodów, żeby można było tego uczyć. No i właśnie rozpoczęliśmy naukę. Brakuje fachowców. To na pewno ta ranga szkół zawodowych spadła, a jednak na przykład przy tych dwóch zawodach nauka to prestiż, praca to prestiż. Te zawody są cenione i bardzo dobrze opłacane i w kraju, i za granicą. Stąd właśnie te nasze działania. Ty, Adrianie, dlaczego zdecydowałeś się na naukę właśnie w klasie patronackiej? No, do tego wyboru przekonali mnie właśnie przedstawiciele tego zawodu. Wszedłem sobie na stronę, zainteresował mnie on. Słyszałem też dużo dobrego od starszych kolegów, którzy się właśnie uczą w tym zawodzie. No i też od różnych osób, którzy już pracują w tej firmie. No, praca jest ciekawa. Chyba na miejscu też. Tak, tak, na miejscu też. Do wyboru. No, do wyboru. To też jest ważne. Bo w sumie możecie pracować na całym świecie spokojnie. Tak. No tak. No, odprowadzając podatki na Opolszczyźnie, tak? Bo my delegujemy pracowników do pracy i za granicę i pracują w kraju. Tutaj jest specjalnie ścieżka kariery też przewidziana dla nich, bo zależy nam również na takiej kadrze niższej jakby zarządzającej, czyli brygadziści, kierownicy robót. No to wszystko się wiąże oczywiście ze szkołami właśnie zawodowymi. Także oni tutaj też, jeżeli będą chcieli po zakończeniu nauki pójść dalej, to my im proponujemy pracę na warsztacie na miejscu, żeby mogli się dokształcać. Jeżeli będą chcieli od razu pojechać do pracy, to będą się szkolić na budowach w kraju. Później, jeżeli będą chcieli, to wyjadą za granicę. Jeszcze wrócę do tej rekrutacji. Czy łatwo było zrekrutować całą klasę patronacką? No nie ukrywam, że jest ciężko. Jest ciężko, tak jak państwo powiedzieli, szkoły zasadnicze, szkoły zawodowe są niepopularne jeszcze. My tutaj bardzo mocno i ogólnie prezes naszego przedsiębiorstwa działa w tym kierunku, żeby jakby to odmienić. Staramy się jeździć do szkół gimnazjalnych, pokazywać filmiki, pokazywać zdjęcia osób takich, które na przykład, ponieważ firma jest dosyć znana, jak nie ukrywam, w powiecie, więc poznają kolegów swoich, ci gimnazjaliści starszych widzą na zdjęciach, widzą, że to się faktycznie dzieje. Bardzo ciężko jest tam dotrzeć do rodziców, bo jakby nie było, rodzice takich 16-letnich chłopców czy dziewczyn też mają wpływ na ich karierę. No i przede wszystkim mamy problem z tym naszym nieszczęsnym niżem demograficznym, tak? Bo ogólnie jest mało dzieci, a ściągnąć ich jeszcze do szkoły zawodowej, no to tym bardziej, no nie jest to łatwe. No tak, bo rodzice myślą, że o, zrobimy z ciebie prawnika i będziesz milionerem, a co to taki mądra? Się okazuje, że chyba nie do końca tak jest, że to się bardzo zmieniło. Oczywiście, że się bardzo zmieniło. Przede wszystkim sam sposób, w jaki uczymy, cała ta otoczka, jaka wokół tego jest. Zatrudniamy młodocianych na zasadzie umowy o pracę z naszym przedsiębiorstwem. Także oni tutaj już mają umowę, obowiązują ich te same prawa, jakie obowiązują pozostałych pracowników. Czyli na przykład mogą korzystać od razu z funduszu socjalnego. Refundujemy im bilety do kina, do teatru, na siłownię, jeżdżą z nami na wycieczki. Przede wszystkim mamy program stypendialny. To czyli też jest bardzo ważne. Jest naprawdę tak, dużo. Oni, jeżeli chodzą do szkoły, a to jest u nas podstawa, nie ukrywam, że tutaj to jest podstawa, frekwencja i mają odpowiednie średnie w szkole, otrzymują co miesiąc jeszcze dodatkowe wynagrodzenie. Czyli jednym słowem tak, po prostu warto. Warto pójść do klasy tak. patronackiej. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, a uczniom życzymy samych sukcesów. Dziękujemy. A no tymczasem... to teraz przeniesiemy się do naszego kolegi Bartosza Piekarskiego, który jest w tym momencie w WORD-zie. Jesteś tam? Tak, jestem. Przysłuchuję się temu, o czym mówicie i muszę wam powiedzieć, że ja też zawsze chciałem mieć stypendium, ale jakoś nigdy nie starczało czasu na to, żeby się mocno do nauki przyłożyć i byłem bardzo blisko, ale jednak troszkę tam zawsze brakowało. Jak wspominałeś, Kacper, jesteśmy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a moim i państwa gościem jest dzisiaj z nami pan dyrektor tegoż ośrodka, pan Edward Kinder. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, chcieliśmy zapytać pana o to, znaczy o taką sytuację,
sytuację. Mamy jesień, coraz bliżej właściwie. Warunki na drogach się zmieniają, jest coraz mniej bezpiecznie, widoczność nam się zmienia. Jak pan jako fachowiec i specjalista odniósłby się do tego, co się dzieje obecnie na drogach i co mógłby pan doradzić nam jako kierowcom, żebyśmy mogli robić, żeby było bezpieczniej po prostu? Tak, jesień w zasadzie za pasem, a jeżeli jesień, no to krótszy dzień, czyli rano dłużej jest ciemno, a wieczorem szybciej jest ciemno. Różnica temperatur, a więc na drogach musimy uważać na mgiełki, które mogą się w nietypowych miejscach pojawiać. Jeżeli mgła, to ograniczona widoczność, a jeszcze dodatkowo ciemno, więc po pierwsze sprawne oświetlenie w pojeździe, to jest najważniejsze. Spalone żarówki wymieniamy albo samemu, albo u fachowców. Możemy się spodziewać, że inni uczestnicy ruchu będą na drodze. Mówimy tutaj o niechronionych uczestnikach, czyli rowerzyści albo piesi. Zwracamy na nich uwagę. Oni powinni być oświetleni, dobrze widoczni, oznakowani, natomiast zdarzają się samożycie, zdarzają się sytuacje, kiedy no, nie widać ich. W związku z tym to jest taki okres, kiedy powinniśmy szczególnie uważać. Bardzo pięknie dziękujemy, proszę państwa, panu dyrektorowi. Trzeba uważać, musimy bezpiecznie docierać do celu i wracać do domu. A my jeszcze dzisiaj do pana dyrektora i do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wrócimy za kilkanaście minut. Bardzo serdecznie dziękujemy ci, Bartku, a ja tylko dodam, że to są bardzo cenne informacje dla Kacpra, który 3 miesiące temu dopiero zrobił sobie prawo jazdy. Tak, byłem tam. Całkiem niedawno temu tam byłem, ale zdałem. Pozdrawiam pana dyrektora, ale nie żeby coś ten. Mamy gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Okos, twórczyni ludowa. Dzień dobry. Witam. Oraz pani Justyna Wolak, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim. Witam. A porozmawiamy o tarninie. To taka, wydawałoby się, roślina z owocami, których lepiej nie tykać, bo nie wiadomo, może są trujące, może nabawimy się jakiejś choroby, jak zjemy sobie ten owoc, a tymczasem okazuje się, że ta tarnina ma właściwości nie tylko smakowe, ale także lecznicze, prawda, pani Justyno? Tak. Jakie tak naprawdę myślę, że wielu z nas, szczególnie mieszkańców, nie ma pojęcia, że mamy u nas taki mały skarb w postaci tej roślinki. Tarnina właśnie z rośliną z rodziny różowatych, aczkolwiek najważniejsze jest to, jakie ma właściwości. Kwitnie przeważnie wiosną, w miesiącach kwiecień, maj, wtedy ma piękne białe kwiaty. I te kwiaty też mają bardzo duże właściwości. A może pokażemy naszym widzom, jak wygląda tarnina w ogóle, bo może nie wszyscy wiedzą. Och, widzimy. Tam akurat widzimy owoce. No tak, to ważne właśnie. Takie jagody owoce trochę, ale i takie kolce, które też są charakterystyczne dla tego krzewu. Mhm. No i co potem z tym? Gdzie możemy znaleźć tę roślinę? Tarnina rośnie przeważnie na takich zboczach, jakichś takich bardziej dzikich miejscach. Chociaż my mamy krzew koło swojego domu kultury, także możemy tam sobie teraz zbierać owoce. Mamy również krzew u siebie w naszym tarninowym zakątku. W Tarnowie jest tych krzewów trochę, trzeba wiedzieć gdzie poszukać. Aczkolwiek drzewo to występuje również w całej Europie. Wiem też, że w niektórych częściach Azji i Afryki. Także po prostu trzeba się znać, wiedzieć, jak ono wygląda i czasami nawet idąc na spacer możemy je minąć i nie wiedzieć, że to właśnie ten krzew. Ale jest właśnie charakterystyczny, bo ma w miesiącach właśnie październik, szczególnie listopad, ma już piękne owoce. Wtedy też najlepiej je zbierać, bo mają najwięcej właściwości. Jak wiemy, owoc tarniny ma bardzo dużo witaminy C. Także przede wszystkim ma właściwości takie lecznicze, przeciwzapalne, wspomaga naszą odporność. Słyszałam, że też przeciwmiażdżycy. Tak, przeciwzakrzepowo. Z racji tego, że jest tam właśnie dużo tej witaminy C, że posiada garbniki, flawonoidy, także ma dużo tych właściwości przeciwzakrzepowych, wzmacniających naczynia krwionośne, ale przede wszystkim na przykład odwar z kwiatów lub z owoców działa moczopędnie, i przeciwzapalnie również. Wymaga takich problemach jelitowych też jeszcze. Też, prawda? Właśnie w problemach żołądkowych, jelitowych, także naprawdę ma niesamowitą moc. Ja robiłem odwary w Wiedźminie. Tak, w grze takiej. Jestem w tym dobry, ale na tym się kompletnie nie znam. Jak już coś takiego znajdę, co ja mam z tym zrobić? No to już koleżanka bardziej opowie. No właśnie, a ja może jeszcze tylko dopytam, bo Tarnów Opolski to taka mała stolica Tarniny, prawda? Tak, prawdopodobnie od
nazwy Tarniny podchodzi nazwa naszej gminy i samej miejscowości Tarnów Opolski. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć? No, to co z tej Tarniny robimy? jak pan to znajdzie, to przede wszystkim trzeba uważać, żeby się nie zranić, ponieważ kolce Tarniny są niezwykle ostre, ale też niezwykle kruche i wchodząc w ciało, ułamuje się i wydaje się stan zapalny, rana może piec, ropieć i jest trudna kolec jest trudny do wyjęcia, ale myślę, że trochę warto się poświęcić do tego skarbu. No właśnie, powiedzmy o tym, co stoi na naszym stoliku. Tak, z tarniny można wykonać dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Ja ze sobą przywiozłam... Ja czytałam, że najpierw trzeba właśnie tą tarninę zamrozić, przemrozić, żeby pozbawić tej goryczki, tak, cierpkości. Tak, ponieważ ona jest bardzo cierpka. Mamy tutaj tarninę bez dodatków. Jak państwo ją spróbują, to można się lekko skrzywić. Aczkolwiek... To jest już... To już jest mieszanka, tak, bardzo dobra. Tu akurat otrzymam od mojej sąsiadki, pani Ireny, która można powiedzieć, że specjalizuje się w przetworach z tarniny, czyli mamy i konfitury. Pozdrawiamy panią Irenę. Otworzymy, spróbujemy. Jasne, ale to myślę, że zadanie dla faceta. Tak? Dobrze, Kacper, wierzę w twoją siłę. Ale nie mam brody. Chyba śniadanie zjadłeś. Nie, to trzeba najpierw może tą... To może stukniesz tak tutaj o stolik. A mogę to ściągnąć? Tak, tak, jak najbardziej. Cała Polska patrzy, a ja nie mogę tego otworzyć. Udało się. Oklaski, mamy jakieś... Brawo. Proszę bardzo, a ja to zepsułem całkiem. No, to nie szkodzi, ale warto się poświęcić troszkę. No i dobra, to próbuj, Iwona. Mhm. Ja na razie powącham, pachnie bardzo ładnie. To ty rozmawiaj, ja ci tu posmaruję elegancko. O, bardzo proszę, jest nóż. Mam swojego osobistego kelnera dzisiaj w poranku. Właśnie, powiedzmy, jakie właściwości ma ta konfitura i w jaki sposób ją robić? Konfitura w zależności od sposobu jej tworzenia. Ma takie właściwości, że łatwo... Dużo tego czy niewiele? No tylko tak troszkę, bo chcę spróbować. Aha, myślę, że chcesz się najeść. To ma... A to potem. Fantastycznie komponuje się z różnymi dzikimi owocami, ale też jest bardzo dobrym dodatkiem do mięs i różnych, jakby to powiedzieć, dań, które może niegdyś nie były zbyt popularne, a dzisiaj tak jak na przykład powracają pizza. Do łask. Tak. Smakują. Troszkę jak śliwka. Tak, ponieważ jest to odmiana śliwy. Są takie małe śliweczki. Z tym, że no, trzeba się trochę namęczyć, żeby wykonać taki słoiczek. Trzeba zebrać kilka kilogramów tej tarniny, ponieważ sam owoc w 80% to sama pestka, więc trzeba ją przecierać. Oczywiście najpierw mrazimy, później przecieramy przez sitko i robimy już według przepisu. A przepisów mamy sporo, ponieważ... Właśnie. Została wydana książka kucharska z przepisami uczestników projektu Na tropie tarninowych smaków. I tutaj są różne propozycje. I tam wszystko znajdziemy. A tak, czy te książeczki możemy rozdać naszym widzom? Oczywiście. Jasne, jak najbardziej. No dobrze, to powiemy państwu, że na naszym stoliku jest jeszcze nalewka z tarniny, ale już nie zdążymy porozmawiać. A może to i lepiej, że nie zdążymy porozmawiać. To ty idź teraz na przegląd prasy, a ja tu sobie posiedzę z nalewką. Dobrze, to tak zrobimy. A ze mną już pan Krzysztof Ogiolda, dziennikarz Nowej Trybuny Opolskiej. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, co dzisiaj w Nowej Trybunie Opolskiej? Zaglądamy na pierwszą stronę, a tam rolnicy kontra myśliwi kłócą się o szkody. Można przeczytać, że jeszcze nigdy rolnicy nie postawili sprawy tak ostro jak teraz. O co chodzi? No zawsze będzie konflikt interesów, tak? Pomiędzy zwierzętami leśnymi, które niszczą uprawy i rolnikami, którzy tego nie chcą. Ten konflikt w skali ogólnopolskiej wydaje się być rzeczywiście bardzo, mieć wysoką temperaturę. Ministerstwo zapowiada nawet, o czym piszemy, delegalizację Polskiego Związku Łowieckiego. Z drugiej strony jest element taki optymistyczny. On pokazuje, że na Opolszczyźnie często jest inaczej. Prezes Izby Rolniczej mówi, no my się dogadujemy, tak, nawet w sprawie wycen. Bo chodzi o szacowanie strat. Więc tu na szczęście, ja z tego w sumie takiego mało optymistycznego tekstu, no bo konflikt społeczny to nie jest coś, co cieszy, tak, ani autora, ani czytelnika. Wyciągam też taki optymistyczny wniosek, często u nas jest inaczej.
No dobrze, to w takim razie przechodzimy na kolejną stronę, na stronę numer 3, a tam policja czeka na sygnały. Wczoraj była konferencja prasowa, zresztą informowaliśmy też o tym państwa w Kurierze Opolskim, że uruchomiono mapę zagrożeń bezpieczeństwa na Opolszczyźnie. Na czym to wszystko polega? No w największym skrócie, można wchodząc do internetu na stronę policji rzeczywiście sygnalizować najpierw, jakby znakując na mapie, a potem dopisując konkretne miejsce, konkretną sytuację. To jest aplikacja, prawda? Jest taka aplikacja, można to uczynić. Dwie rzeczy, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, że to jest taka forma, która no nie każe dzwonić, prawda? Jest nieco bardziej anonimowa, jak się wydaje, chyba łatwiejsza dla ludzi, co nie znaczy, że numer ten IP nas identyfikuje, więc to nie jest zupełnie anonim, ale to nie wymaga odsłaniania twarzy tak od razu. Z drugiej strony, na co zwracają uwagę sami policjanci, to nie może być przedmiot zabawy. Nie mogę wpisywać byle czego, nie mogę się wygłupiać. To, że tylko raz dziennie można wpisać, jest zresztą takim ważnym sygnałem, tak, że to jest, to ma, jeśli to ma zadziałać, to musimy to wszyscy potraktować serio. Tutaj na stronie numer 3 jest taka, myślę, ciekawa kolumna, gdzie znajdziemy informacje, jak to działa, gdzie trzeba wejść i w co trzeba kliknąć, żeby poinformować o zagrożeniu. Ta ramka będzie bardzo przydatna za pierwszym razem, a potem już wiemy, tak jak zwykle w internecie. Jak się raz spróbuje, to często jest intuicyjne i działa. No dobrze, jest jeszcze dużo więcej interesujących tematów w Nowej Trybunie Opolskiej, ale już nam nie starczy niestety czasu, żeby je poruszyć. Tymczasem zachęcamy państwa gorąco i bardzo dziękuję. Zachęcamy do lektury, a rodziców przedszkolaków na rozkładówkę, gdzie jest zdjęcie z opolskiego święta przedszkolaka. Tak. Prawda? Myślę, że wiele maluchów się tam z radością odnajdzie i zdjęcie w wielu domach będzie przechowywane. To jest na rozkładówka 10, 11. Rzeczywiście fantastycznie się bawiły opolskie przedszkolaki i mogą się w MTO zobaczyć. Ja też miałam ogromną frajdę, robiąc materiał z tego wydarzenia. Także zapraszamy. Dobrze. Bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za to spotkanie, pięknie. Dziękuję za tę rozmowę, a tymczasem łączymy się z naszym reporterem Bartoszem Piekarskim. Halo Bartku. Witam państwa ponownie. Przypominam, że jesteśmy na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jest z nami pan dyrektor Edward Kinder. Panie Edwardzie, właśnie trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Proszę mi powiedzieć, co pan osobiście uważa na temat takich inicjatyw? Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Wszyscy ci, którzy są przywiązani bardzo do swoich czterech kółek, gdzie jeździliby samochodem swoim ukochanym wszędzie, powinni wiedzieć, że czasami warto odstawić swoje cztery kółka, zostawić w garażu i spróbować na przykład komunikacji publicznej, miejskiej, a może w ogóle przesiąść się na jednoślad, podjechać gdzieś na rowerku, wyjdzie to na zdrowie i środowisko też na tym skorzysta. Także inicjatywa jak najbardziej dobra. Większość z nas, użytkowników czterech kółek, popełnia ten grzech, że jeździ i nie zwraca uwagi na inne możliwości, a takie są, one są dobre, powinniśmy z tego korzystać. To w takim razie muszę zadać tutaj takie pytanie, panie dyrektorze. Kiedy ostatnio pan jechał autobusem miejskim, bo jutro mamy Światowy Dzień bez samochodu, to czy pan dobrze wspomina ten czas i kiedy to było? Wspominam dobrze ten czas, bo to chyba czas studiów jeszcze i sądzę, że to było 20 lat temu, kiedy jeszcze do akademika tutaj w Opolu dojeżdżałem, przyjeżdżałem i to była komunikacja miejska, ale obiecuję się poprawić. No, panie dyrektorze, my też obiecujemy, bo ja osobiście też nie pamiętam, kiedy ostatnio jechałem autobusem, a w autobusach coraz piękniej jest. Mamy Wi-Fi, ekrany LCD. Chciałem zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz. Dzisiaj jadąc do redakcji, mój jeden kolega poprosił mnie, żebym zapytał pana dyrektora o następującą sprawę. Jak łatwo i bezproblemowo zdać egzamin? Bo wszyscy się z tym borykają. Niektórzy na przykład dużo punktów nałapali karnych. Co pan radzi w takich sytuacjach? Przede wszystkim dobrze się przygotować do tego egzaminu, a więc wybrać dobry ośrodek szkolenia kierowców, popytać ludzi, którzy już zdawali i wybrać naprawdę fachowców do wyszkolenia siebie. A druga rzecz, jak już jestem dobrze wyszkolony, to spróbować złagodzić stres. Czyli nie myśleć pozytywnie przede wszystkim.
nie nastawiać się, nie słuchać opinii innych, że w tym wordzie to jest źle, że tam wszystkich oblewają, że nikt za pierwszym razem nie zdaje. To są mity, powtarzane, zniekształcane, natomiast dokładnie ten obraz jest inny, więc nie stresować się i być odpowiednio przygotowanym, to jest gwarancja sukcesu. Bardzo pięknie dziękuję za to, że znalazł pan dzisiaj czas dla nas. Proszę państwa, no jak powiedział pan dyrektor, nie stresujemy się, jesteśmy uśmiechnięci, pogodni, szczególnie jeżeli chodzi o ważne egzaminy właśnie na prawo jazdy. Wracamy do studia. Halo, halo Iwona i Kacper. Bardzo dziękujemy ci, Bartku, za twoją relację, za to dzisiejsze spotkanie. Panu dyrektorowi Edwardowi Kinderowi także dziękujemy, że wstał tak wcześnie i potowarzyszył ci w tych wejściach. Tymczasem w naszym studiu... Nie stresować się, bo na sprzęgle tak lata noga, ja wiem, bo sam zdawałem niedawno. Tymczasem teraz zapraszamy na występ zespołu Pawlowski. Będzie to utwór Maggie Hay. Maggie Hay, where's your rainbow smile? Those times when your kiss tasted like lime. Where was this oversweet coffee, wine and tea? It was so strange, but unusual for me. Well, I'm so scared. One day you're gone. No beating heart, no ringing phone. Well, I'm scared. I will won't blow. Where would you go? Where would you go? My luck in vain. Warmth of your eyes relieving my pain. Where is my money wasted for a bottle of booze? My rescue you came, so gently without shoes. Well, I'm so scared, one day you go. No beating heart, no ringing phone. Well, I'm scared, our wind won't blow. Where would you go? Where would you go? Thank you.
Podobało ci się, widziałem. Nie wiem, czy będę potrafiła się skupić po tym występie. Pawlowski. To było magiczne. Maggie Hey, to był utwór Maggie Hey. I jeszcze raz ich na pewno usłyszymy i też porozmawiamy z zespołem. A teraz mamy... Trudny temat. Tak, o trudnych współlokatorach. Tym bardziej, że popatrz, co myśmy tutaj za bałagan zostawili. Jakieś te wszystkie takie rzeczy. No, a będziemy rozmawiać między innymi o nieporządkach. Ale są z nami porządni goście, naprawdę. Krzysztof Franciszkiewicz, to już absolwent, ale dalej mieszkasz, masz współlokatorów. Jest z nami również Jakub Trzaska, bardzo dobrze znany, dziennikarz sportowy TVP3 Opole, który mieszkał jeszcze całkiem niedawno w Akademiku. Dzień dobry, witam Państwa. A zaprosiliśmy Was tutaj, ponieważ są nowe wyniki raportu socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy sprawdzili, co najbardziej denerwuje nas, naszych współlokatorów, i wychodzi na to, że najbardziej drażliwą kwestią jest utrzymywanie porządku, a bardziej nieutrzymywanie tego porządku. Czy to się zgadza w waszym przypadku? Aż 70% wskazało właśnie tę kwestię, że im przeszkadza. No mi przeszkadza, też mieszkam ze współlokatorami. Zależy oczywiście od podejścia danego człowieka. No, ja z reguły jestem osobą dosyć pedantyczną. A na mieszkaniach studenckich jest cała gama rzeczy i sytuacji, które człowieka mogą wyprowadzić z równowagi, albo po prostu no, doprowadzić do szału. Jedną z takich rzeczy jest brud, żeby nie nazwać tego kolokwialnie, syf w kuchni albo w łazience. To są dwa rejony mieszkania, które po prostu muszą być utrzymywane, nie mówię w sterylnej czystości, chociaż chciałbym, żeby tak było, ale no, minimum raczej powinno być zachowane. A bywało różnie. A co ciebie najbardziej denerwuje? Bo mnie na przykład to, że mój współlokator nie myje po sobie naczyń albo nie wynosi śmieci. Mnie najbardziej denerwuje to w moich współlokatorach, których serdecznie chcę teraz z tego miejsca pozdrowić. Że na... I uczcie się w tym momencie. Teraz mogę wam wygarnąć w telewizji. Słuchajcie, jeżeli ja już myję wszystkie naczynia, które są w zlewie, to proszę was, róbcie też to samo, a nie myjcie tylko tego własnego jednego noża, który i tak jest taką kroplą w morzu potrzeb, które ja prosiłbym o was. Jeżeli ja już naszykuję te śmieci, które są w przedpokoju, to proszę, weźcie wychodząc z domu też te śmieci. To naprawdę wiele nie kosztuje. To są groźby, to nie są groźby. Porady. Kuba, jak to wyglądało w akademikach? Bo tam to chyba jeszcze gorzej. To są różne legendy o akademikach. Znaczy, legend jest dużo, ale nie wiem, ile tak naprawdę jest prawdy. Bo mówi się, że w akademiku to jest ciągła impreza. Tak naprawdę imprezuje się kilka razy w roku akademickim. Taką główną imprezą to jest zjazd po wakacjach. To jest taka ta pierwsza. No ale akademik też jest specyficzny pod tym względem, jak już mówimy o sprzątaniu, że możemy posprzątać tam własny pokój, ale jednak kuchnię, łazienkę w niektórych akademikach mamy wspólną. I tam więcej osób jest odpowiedzialnych za ten porządek. To nie jest tak, że sprzątać mają tylko panie, które są tam zatrudnione do sprzątania tak naprawdę, tylko tak naprawdę my sami, żebyśmy mieszkali w takich warunkach, jakie nam najbardziej odpowiadają, a nie patrzeć też na osobę obok, która być może posprząta, być może nie posprząta. No dobrze, sprzątanie to jedna kwestia, ale są też takie osoby, które lubią podjadać rzeczy współlokatorów z lodówki. 37% zaznaczyło to badanych, że to ich bardzo denerwuje. Czy Krzysztofowi też się takie rzeczy zdarzały? Czy może ty podjadasz? Tak? Uśmiech mojej twarzy nie jest bezcelowy. Ja właśnie, bo to jest właśnie mój główny grzech, że wyznaję zasadę, że co jest w lodówce, jest wspólne. Aha. I z tego też miejsca chciałbym pozdrowić serdecznie przyjaciółkę moją Agnieszkę, która już wyjechała z kraju, a z nią mieszkałem 2 lata. Biedna zawsze przygotowywała sobie kurczaka swojego ulubionego wieczorami. Ranek wracałem z imprezy. Często tego kurczaka po prostu nie było w tej potrawce. To jest mój grzech, że podjadam. No, zresztą też widać, że lubię podjeść wieczorami. Bo z tych badań wynika, że może tak bardzo nie denerwuje nas to, że ktoś nam coś tam podgryzie, prawda? Tylko że jak już zje całe danie, to wtedy wpadamy w furię. I nie pozmywa później po sobie jeszcze. Jeżeli chodzi o wyjadywanie, to na przykład w radiu mamy taką manię, że jest mleko. Że nie kupuje firma mleka, tylko każdy kupuje mleko, każdy każdemu wypija, ale co najgorsze, nawet jak już wypije, to gdzie zostawia kartonik? No w lodówce. W lodówce, no, tak. Wiadomo, no. Potem podnosimy, cyk, a tu puste. No i jak to wyglądało, chociażby w akademikach? Znaczy... W akademikach też bywało różnie. To podjadanie było łatwiejsze, bo w niektórych jest wspólna lodówka na cały korytarz na przykład. Łatwiejsze. Więc wtedy ogólnie jest ta część lodówki. Nie, to nie ja. Część lodówki jest zamykana, ta nasza. My mamy też swój klucz tak naprawdę, ale zdarzało się tak, że nawet jak była część tej lodówki,
to była gdzieś nieszczelna i jedzenie samo spadało do kogoś, kto miał niżej, więc nie wiem, czy to też możemy nazwać podjadaniem, bo to raczej przypadek. Może nie przypadek. A może ktoś specjalnie sobie wyciął jakąś dziurę w tej swojej No to części. W takim razie polecamy studentom, ale nie tylko, wszystkim współlokatorom, żeby się pilnować i stosować do takich, myślę, zdrowych rad współżycia z ludźmi po prostu, żeby wszystkim nam się dobrze razem mieszkało. Mówię to też w kontekście tego, że 1 października tuż, tuż, studenci się już powoli zjeżdżają do Opola, więc warto sobie takie rady wziąć do serca. Dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy również. Dziękujemy bardzo. I już jesteśmy przy zespole Pawlowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy was serdecznie. To na początek pokażmy, co my mamy tutaj mamy. I ile tego mamy? Świeżynkę naszą. Ile mamy? Aha, tak, mamy 3 płyty do rozdania dla państwa. My to już sobie rozdamy, ty się nie masz. Tak, już jedną mamy, tam dwie jeszcze potem. Tak, to jest nasza debiutancka płyta, świeżynka z czerwca, dosłownie wydana. Nagraliśmy ją, że tak powiem, własnym subtem, wspólnymi siłami. W pokoju i w salce prób, także A dlaczego nazwa 91? To akurat jest mój rok urodzenia, to jakieś osobiste. Mój prawie. Troszkę takie osobiste tutaj. To może przedstaw swój zespół teraz, Oczywiście. Kogo my tutaj mamy. Od mojej prawej tutaj Damian Wojda, gitarzysta, Mateusz Melski, mój brat, pianista, Krisu, to jest perkusista i basista, Grzesiu Potocki. Słuchaj, powiedz mi, z jednej strony jesteście nowym zespołem, ale z drugiej strony już sporo osiągnęliście, macie kilka nagród na swoim koncie. No udało się jakoś tam. Graliśmy w Kędzierzynie Koźlu na takim reaktywowanym festiwalu Kozo Music Festival i tam udało nam się zdobyć pierwszą nagrodę i dzięki temu, dzięki finansom, które tam zdobyliśmy, mogliśmy wydać tą płytę. Damian, powiedz, co gracie? Jak byś to sklasyfikował, jak byś to określił? Wiesz, mi się wydaje, że są takie połączenia, taka bardziej bym powiedział fuzja folku, troszeczkę z bluesem, troszeczkę z takim, można powiedzieć, nawet i rockiem. Czyli jednym słowem alternatywa, tak? Tak, muszę to powiedzieć, nie brzmicie jak polska kapela. No bardzo nam miło. Tak, już bardziej może wydaje mi się, że takie w stronę Paweł, ponieważ Paweł z tego, co gdzieś tam się inspiruje, bardziej takimi właśnie rejonami, Londyn, te sprawy, takie bardziej brytyjskie, taka muzyka, tak. I to jest takie nasze spoiwo, nasze takie wspólne gdzieś tam również. Ja muszę przyznać, że to słychać. Mhm. Tak, a Krisu, jakie jest wasze marzenie? Co byście chcieli osiągnąć? Chcielibyście być na pierwszych stronach gazet? To jest wasz cel? To jest cel każdego muzyka? No to jest takie pytanie, na które teoretycznie każdy zna odpowiedź, tak? Media, tak? I tak dalej. Wszystko, co się z tym wiąże. Natomiast każdy z nas na pewno ma jakieś tam swoje subiektywne cel. Moim celem jest zagrać w Madison Square Garden na przykład, tak? To jest taki mój cel. Ja już jestem szczęśliwy, naprawdę. Uwierzcie mi, to nie jest jakieś tam fałszywe. Ja jestem, muzykuję sobie od 20 lat i spotkałem tutaj chłopaków na swojej gdzieś tam drodze muzycznej i to już jest dla mnie mega szczęście. Jak ja sobie mogę zagrać dla was na żywo w studio, jest odbiór, pojawiają się jakieś emocje, co myślę widać i słychać. Tak, to już jest dla mnie radocha, tak. A trzeba wrócić na ziemię zaraz potem i dalej funkcjonować, także... Ja chciałem pokazać, że ja nie jestem taki niski, proszę państwa, ja po prostu byłem tak tutaj, żeby była jasna. No dobrze, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Jeszcze tylko powiedzcie, co za chwilę na koniec nam zagracie. Na koniec zagramy utwór pod tytułem Look Into My Eyes. Chyba najmocniejszy utwór z tej paski, które dzisiaj zagraliśmy. No to nie możemy się doczekać. Bardzo dziękujemy wam za tę rozmowę i już czekamy z niecierpliwością na występ. Dziękujemy za zaproszenie. Tej płyty nie oddasz, nie?
No właśnie tak miałam o tym powiedzieć. Wyczułeś mnie. Wypytamy Pawła jeszcze, może ja jeszcze chyba jakąś... Ale jakiś też dla Państwa będziemy mieli płyty do rozdania. Proszę bacznie obserwować naszego Facebooka. Tam też będą książki kulinarne dzisiaj do wygrania, także zachęcamy Państwa do śledzenia nas uważnie. A tymczasem jeszcze przed nami program Tak czy Owak. Gościem Maćka Nowaka będzie pan Kamil Bortniczuk, dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To będzie pewno na pewno interesująca rozmowa. No ale najpiękniejszy będzie teraz występ zespołu Pawłowski. Tak na sam koniec, Look into my eyes. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia. Since the day some time ago, there's something trying to tell you. I keep on struggling overnight. Should I fight or should I let it go? From beyond, from far and wide, voices keep on coming to my mind. It's hard to listen, be described. I need a whisper, but I'm gonna say it. Loud. Look into my eyes, see how feelings still arise. Look into my eyes, now it's time to roll the dice. Look into my eyes, see the years of given lies. Look into my eyes, you and my before this even started. Oh, now I play with open cards, and I want you to pick up one. There's no aces up my sleeve. Now choose one before you leave. Under masks of stolen life, I used to hide, don't show it out. The time has come to cut this line, the one that blocked my eye.